Przepraszam, że tak to wygląda. Dziękuję za wszelkie dobre życzenia. Widzę też braci ze wspólnot mojej pierwszej z Piaseczna, gdzie duchowo się odradzałem, nawracałem. Są prawie wszyscy tutaj, to było 40 lat temu, początki naszej drogi. Widzę braci z Brudna, gdzie też otwierałem drogę. Wszystkich, nie wszystkich ogarnę w imieniu, ale wszystkim Wam dziękuję za obecność i modlitwę. Najważniejsze jest to, żebyście modlili się za mnie, Krzysztof. A chcę, żebyście o tym obrazku teraz usłyszeli. Bardziej mnie prowokuje. Zawsze pytałem, skąd tak dziwne obrazy. Pan Jezus ubiczowany z jednej, Matka Boża na drugim. Te obrazy były zawsze w moim domu rodzinnym. I wiedziałem, skąd one są. Bo jako dziecko urodziłem się już po wojnie, a rodzice wojną wróciła z Warszawy. Matka wróciła na wieś, wtedy już stronił dzieci. Ojciec był na wojnie w Rumunii, w obozach, na robotach w Niemczech, 5 lat. A u nas była rodzina, która była młodym małżeństwem w naszym ubogim domu, gdzie już było troje małych dzieci i mąż na wojnie. Oni wpędzeni byli z Wielkopolski przez Niemców, którzy zajęli gospodarstwa i ziemię. Ja nie wiedziałem, kto to w ogóle jest. Słyszałem tylko od ludzi, te obrazy są po tych, co u nas spędzili wojnę. To trwało parę lat, prawie całą wojnę byli z nami. Uczcili moje prawie kolejne swoje dzieci, ale nigdy ich nie poznałem. Po jakimś czasie, będąc w Kalwarii Żydowskiej, te obrazy odkryłem tam. Jeden wieńczy obraz, ołtarz główny, a Pan Jezus jest obecny w kaplicy zakonnej wewnątrz klasztoru. Więc już znałem jedno, skąd one są. Ta rodzina zostawiła obrazy. Mówią, że one was ocalą. A potem któregoś dnia w niedzielę z pomszy radiowej w radiu, pomszy o 9:00, telefon do mnie do zakrystii. Czy ksiądz Werenty Królek? Ja mówię, tak, słucham. Proszę księdza, moja rodzina spędziła w waszym domu całą wojnę. Tam się rodzimy nasze kolejne dzieci. Oczywiście ja byłem córką tych państwa. Ona przypomniała tę historię, znała moje najstarsze rodzeństwo, tym odwiedziłem w Skwierzynie. To jest koło Zielonej Góry, żyje do dziś. I tak ta tajemnica się wyjaśniła do końca. Skąd te obrazy, kto tam mieszkał, kto to był. I stąd Pan Jezus mnie natchnął, któreś nocy, żeby te właśnie obrazki umieścić na moim obrazku. Stąd takie motywy. One gdzieś tam będą z tyłu kościoła dostępne, po to, żebyście za mnie modlili. Przy torcie będą gdzieś tam cukierki, jeszcze nie kto zdąży złapać. W każdym bądź razie proszę was o modlitwę. Dziękuję Bogu za te lata, wszystkim Wam, że jesteście tutaj. Jeszcze raz Chorowi, ale Polanka, Pani Annie, za obecność, musieliśmy specjalnie zmobilizować, przyjść do nas. Wszystkim służbom liturgicznym z Holi. Wczoraj było nagrodzonych w naszej parafii blisko chyba 18 osób w całości, mieliśmy grupą znaczącą. A kto to był? Osoby z duszpasterstwa, to znaczy osoby ze Scholi, które prowadzą Scholę dzielnie przez kilka lat. Trzy osoby wybrali się trudno wszystkich, żeby nie robić tam zbawienia. Ale z Martą Paczelę przewodniczącą od wielu lat. A reszta to małżeństwa, które prowadzą katechizację wierzchowanych, tak zwane postkrezima. To są małżeństwa ze wspólnot, które co piątek biorą do swojego domu 5, 6, 7 młodych osób, nastolatków. Tam mają z nimi katechezę, kolację. Muszą ich przywieźć do domów, odwieźć. I tak przez cały rok, łącznie z wakacjami, wakacja rozmina obóz. I to, co jest pewnym osiągnięciem, że ta młodzież spotyka się również po wierzchowaniu z tymi rodzicami, których nazywamy ojcami, rodzicami chrzestnymi. Wczoraj kardynał o tym mówił, to jest nowa forma duszpasterska, znowu
jest to możliwe dzięki rodzinom, które chcą to podjąć. I oczywiście wśród nagrodzonych jest para małżeńska, która prowadzi kursy na narzeczonych, cieszą się wielkim powodzeniem, poradnie rodzinną. To były takie osoby z duszpasterstwa. Za rok będą następne, tak będę żył. To wyszukujemy następną grupę. Bóg zapłać, bo przez nas jest wielu, którzy parafię budujecie przez swoją wiarę, swoją miłość. Ja chciałem na koniec jeszcze zaprosić jubilantów, bo nie mogą się mówić tak w cieniu tylko mojego jubileuszu. Poproszę Państwa, jubilantów do ołtarza na błogosławieństwo. Wszyscy Was zobaczymy.